Aleluja, Panie Jezu, chcemy wywyższyć Twoje święte imię, chcemy uwielbić Ciebie, dziękujemy Ci, że Twoje imię jest najwspanialsze, że jest najpiękniejsze, halleluja. Panie, podnosimy dłonie, podnosimy nasz głos, aby uwielbić Ciebie. Panie, Twoje imię, w Twoim imieniu jest zbawienie, jest odkupienie, jest uzdrowienie, w Twoim imieniu jest wszystko, czego potrzebuję dzisiaj, czego potrzebuję na całe moje życie i na wieczność, halleluja. Dlatego chcemy, Panie, z tą pieśnią, chcemy uwielbić Twoje święte imię z naszego życia, z naszego serca. Ty bądź wywyższony, Jezu, kochany nasz Panie. Amen. Halleluja. Amen, halleluja. Dziękuję grupie. Bardzo serdecznie chcę Was przywitać w imieniu tym właśnie, o którym śpiewaliśmy przed chwilą. Jezus, najpiękniejsze imię. Amen. Wiecie, taka na początku taka pieśń była, jak cudowne jest imię Jezus. Amen. I tutaj też śpiewamy, Jezu, jak piękne i najpiękniejsze jest Twoje imię. Bardzo dziękuję, bo chyba Marek właśnie zacząłeś moje kazanie w pieśniach, rozpoczęłeś je. Chcę właśnie dzisiaj mówić o tym imieniu, chcę mówić o Jezusie Chrystusie, o tym, który jest najwspanialszy, najpiękniejszy dla nas, dla naszego życia. Zgadza się? Jesteście zgodni ze mną? Amen? Halleluja. Tak się cieszę bardzo, że możemy być na tym miejscu, że możemy wywyższać Boże imię, że możemy uwielbiać Go. Cudowne jest imię Jezus. Kiedy śpiewamy cudowne jest, to przypominają mi się rzeczy, cuda, które Pan czyni w moim życiu, w naszym życiu. Kiedy śpiewamy najpiękniejsze imię Twoje, to słowo to, które czytamy, że w tym imieniu, nie ma w innym imieniu, żadnym innym imieniu nie ma zbawienia. Ale w imieniu Jezus Chrystus jest przebaczenie grzechów, odkupienie. Amen. Halleluja, to się dzieje, to się stało. Halleluja. Muszę się poprzyglądać trochę na Was. Halleluja. Cudowny jest nasz Pan. Chcielibyśmy czytać Słowo Boże. Wiecie, ja chciałem zabrać Was dzisiaj do rozważania Słowa Bożego. Czy czytacie Ewangelię? Lubicie czytać Ewangelię? Inaczej sformułuję pytanie. Lubicie czytać Ewangelię? Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Amen, halleluja. Liczę na to, że macie swoje Biblię dzisiaj, dlatego że chcemy trochę powędrować, chcemy trochę dzisiaj popatrzeć w szybciutkim tempie, popatrzeć się na właśnie Jezusa Chrystusa. Chcę dzisiaj razem z Wami przejść taką drogę, popatrzeć się, jak cudowne, wielkie, wspaniałe jest imię Jezus. Amen? Dla naszego życia. Dlatego jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie już Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza, halleluja. I chcę Was zabrać w to miejsce, kiedy jakiś czas temu, wiecie, bardzo często czytam Ewangelię po kolei, różnie wyrywkowo, raz Ewangelię Jana na początek, potem Mateusza, różnie, czasami po kolei, ale bardzo często wracam po to, żeby zobaczyć, jaki jest Bóg. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś odkryłem to, Duch Święty mi to pokazał i odkryłem to, że Pan Jezus powiedział, taki jaki ja jestem, taki jest Bóg. Pamiętacie takie słowa? Chyba Tomasz zapytał się, Panie Jezu, proszę Cię, pokaż nam Ojca, a już będziemy wszystko wiedzieć. I Pan Jezus mu mówi, Tomek, popatrz na mnie. Tomek, popatrz na mnie, słyszysz? Pan Jezus mówi, popatrz na mnie, dokładnie taki, jaki ja jestem, taki jest Ojciec. I wiecie, doskonałą rzeczą jest czytać Ewangelię, rozważać to, co Pan Jezus mówił, jak się zachowywał, co robił w swoim życiu, bo tak właśnie postępuje Bóg Ojciec. Kiedy ktokolwiek ma problem z tym, jaki jest Bóg, wiecie, my jesteśmy wychowani może w kulturze i w takim, ja bym to nie nazwał bojaźni, ale w strachu przed Bogiem. W strachu przed Bogiem. To jest coś innego niż bojaźń Boża. Tutaj Marek na początku powiedział, bojaźń Boża to jest cenna rzecz, to jest cudowna rzecz. To jest coś, co nas wyciągnie z grzechu. Amen? Chrystus nas wyciągnął, ale bojaźń Boża jest napisane, że to jest nienawidzenie grzechu. To jest coś takiego jak przychodzisz i kochasz to, co kocha Bóg. Nienawidzisz tego, co nienawidzi Bóg. Jesteś po prostu z Jego natury, jesteś Jego sercem. Jesteś w tym, co On jest. Amen? I wtedy nie ma dla Ciebie żadnego problemu, żeby gdzieś tam zbłądzić, albo musisz się oddalić. Jedynie tak, bo to jest możliwe. Inaczej nie. Dlatego bojaźń Boża jesteś niesamowitym, ale my jesteśmy często wychowani. Ja byłem wychowany w dzieciństwie, wiecie, kiedy chodziłem do kościoła. Bardzo często chodziłem z dziadkami. I kiedy w kościele śpiewaliśmy pieśń, wiecie, nam było wszystko wypisane, która pieśń, ja już wiedziałem na pamięć, która będzie następna. Kiedy śpiewaliśmy następną pieśń, ja czasami sobie tam gdzieś się wygłupiałem jako dziecko i wtedy mój dziadek mówi, zamknij się, cicho bądź, tu nie wolno rozrabiać. I wiecie, ja takie miałem wychowanie takie, że trzeba być po cichutku, trzeba być, wiecie, to było dobre. Ale słuchajcie, kiedy chodzi o Boga, kiedy przychodzimy przed Boży tron,
to musimy czytać Ewangelię, żeby zobaczyć, jaki jest Bóg Ojciec. Amen? Bo kiedy będziemy według naszego wyobrażenia, kiedy będziemy według naszego przyzwyczajenia patrzeć na Boga, to będziemy widzieć tylko według naszego wyobrażenia. I każde nasze dobre i złe doświadczenie musisz zamienić na prawdę Bożego Słowa. Amen? Kiedy w Bożym Słowie pisze, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, to chociaż twoje doświadczenie jest, że coś niedobrego cię spotkało, że może coś tam wydarzyło się, to na czym będziesz polegał? Tu jest Słowo Boże, tu jest twoje doświadczenie. Powiedz mi, na czym chcesz polegać? Na Bożym Słowie. Amen. Halleluja. Dlatego musimy cały czas wybierać. Jeżeli czytamy Boże Słowo, mamy tę cudowną łaskę, mamy tę możliwość, żeby cały czas korygować nasze życie i właśnie budować na Słowie Bożym, a nie na czymkolwiek innym. Halleluja. Rozgadałem się, a miałem czytać. Przygotowałem się dzisiaj, bo będziemy dosyć dużo czytać. Słuchajcie, będziemy czytać Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. 9 rozdział od 1 do 6 wersetu na sam początek. Macie Biblię otwarte? Chcielibyśmy to razem przestudiować. Wiecie, ja was chcę zabrać do takiego mojego studiowania, kiedy razem z Duchem Świętym proszę, ja się modlę rano i może najczęściej rano i wtedy mówię, Duchu Święty, proszę Cię, to jest Twoje Słowo, to jest Boże Słowo, które może dzisiaj mnie zmienić. To jest cudowne, że kiedy będę go czytał, ono może mnie dzisiaj zmienić, może zmienić moje życie. I proszę Cię, Duchu Święty, żebym mógł go zrozumieć. I to jest wspaniałe, wiecie, bo Słowo Boże mówi, że jak ono jest jak deszcz i śnieg. Amen? Słowo Boże jest jak deszcz i śnieg. Ono spada na ziemię i zrasza ziemię. I Bóg mówi, że ono czyni urodzajną tę ziemię. I ono nigdy nie wraca puste. On powiedział, że tak jak siewcy ziarno daje, a jedzącym chleb, tak jest z Bożym Słowem. Amen? I ono spełnia dokładnie ze szczegółami wszystko, z czym je Bóg wysłał? Pomyślnie. Amen? Halleluja. Chciałbym powiedzieć, że to słowo, jak deszcz i śnieg, dla nas może nie jest takie wymowne, ale zwróćcie uwagę przez chwileczkę, gdzie ono było napisane. Tam, gdzie deszcz naprawdę przynosi życie. Gdzie na krople deszczu ludzie oczekują. Wiecie, że tam na Bliskim Wschodzie ziemia, ja tam nie byłem, ale naczytałem się, nasłuchałem, wszystko dzisiaj można wygooglować, a też słyszałem relacje ludzi, którzy tam byli, skosztowali, popatrzyli, zobaczyli. Wiecie, że ziemia jest jak popiół, wysuszona, wypieczona jak popiół. Jest bardzo urodzajna, ale ten potencjał nie jest w stanie wydać owocu, jeżeli nie przyjdzie deszcz. Słowo Boże właśnie jest takim deszczem, ale ja już nie będę mówił o tym, bo zaczynam coś innego. Chcielibyśmy czytać Słowo Boże, które mam przed sobą. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Chcę mówić o Jezusie Chrystusie. Dzisiaj jako o nauczycielu. Jezus zawołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział im przy tym, nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, nie zabierajcie nawet 2 tunik. W którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego do czasu waszego wyjścia miejsce swego pobytu. Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z takiego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom. Uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Halleluja. Takie cudowne słowo na sam początek. Chciałbym, żebyśmy przeszli przez to słowo, ale chcemy zwrócić uwagę, co Pan Jezus tutaj zrobił. Chcę popatrzeć, żebyśmy cały czas widzieli Chrystusa, Jezusa naszego Pana, jako ten, który jest najlepszym nauczycielem dla naszego życia. To, co jest piękne, to to, że uczniowie byli z Nim, byli bliziutko Niego. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Byli tak blisko Niego, że On rozmawia z nimi i mówi, weźcie teraz po 2, pójdziecie, ja wam daję wyposażenie, daję wam moc, będziecie głosić, będziecie wypędzać demony, będziecie uzdrawiać każdą chorobę, pójdziecie od miasta do miasta, konkretne, szczególne instrukcje. Popatrzcie się, jakie proste, niesamowite. I uczniowie biorą to dosłownie, zaczynają robić dokładnie to, co Pan Jezus im mówi. I to jest niesamowite. Pan Jezus jest niesamowitym nauczycielem. Słuchajcie, kiedy Boże Słowo nam mówi, że mamy coś zrobić, nie musimy się zastanawiać jak, nie musimy się myśleć, co to z tym mam zrobić, ale przyjdź do Niego i dokładnie tak, jak uczniowie tutaj, chcieliśmy to robić. Okej? Okay? Kiedy mówi do ciebie Pan, że masz iść i powiedzieć świadectwo, to idź i powiedz świadectwo. Nie zastanawiaj się, czy to wyjdzie dobrze, czy nie. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu mamy zrobić, zróbmy to. Przeświadczenie w naszym sercu, Duch Święty mieszka w nas, możemy słuchać Boga. I ja chciałbym zwracać cały czas uwagę na Jezusa. Uczniowie uczniami.
idą sobie po dwóch i robią rzeczy i są zaskoczeni. Wow, patrz, uzdrowienie. My tak samo robimy jak Jezus. Wiecie, kiedy Andrzej i Piotr może idą razem ze sobą, nie wiem, czy szli razem, ale tak sobie wyobrażam, kiedy idą razem i kiedy modlą się o kogoś, przychodzą do jakiejś wioski, modlą się o kogoś i on zostaje uzdrowiony. Wiecie, co się w nich dzieje? Andrzej, popatrz się, robimy dokładnie to, co Jezus Chrystus nam nakazał, nasz Pan, nasz Mistrz. To jest niesamowite. Idziemy dalej, chcemy tego więcej, chcemy tego jak najwięcej. Będziemy się mogli przyjść pochwalić, to będzie fajne, doskonałe doświadczenie. Mogło tak być? Myślicie, że tak było? Na pewno tak było. Na pewno tak było. Bo potem to czytamy dalej, co tam mówili o tym, to tak było. Nawet się przechwalali, a ja więcej może. Myśmy więcej uzdrowili, a myśmy więcej demonów wypędzili. A przed nami takie rzeczy się działy. I wiecie, chciałem powiedzieć, że to było niesamowite, osoba Jezusa Chrystusa. Wysłał ludzi niedoświadczonych, praktycznie wziętych z rzemiosła zupełnie innego, rybaków. Łukasz był lekarzem, tutaj opisuje to. Mateusz był celnikiem, można powiedzieć, był z urzędu skarbowego, porzucił robotę. I słuchajcie, różni ludzie byli. Przychodzili i Jezus dał im proste zadanie do wykonania. Czytajmy dalej. Macie swoje Biblię? Chcielibyśmy śledzić to. Co się działo dalej? Wiecie, ja bym chciał przelecieć tylko przez tę historię, tak może szybciutko, co się dzieje dalej. Ten 9 rozdział jest bardzo długi, ale gdyby mógł was zachęcić, żebyście czytali tę Ewangelię albo każdą inną Ewangelię, jak fascynujące, niesamowite jest to, co Jezus Chrystus potrafi zrobić z prostych, zwykłych ludzi, takich jak my, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. I tutaj, wiecie, dzieją się niesamowite rzeczy. Oni przychodzą z tego miejsca, kiedy uzdrawiali, kiedy wypędzali demony, bo tak jest napisane, że to robili. I Pan Jezus idzie dalej, nakarmienie 5000, następna historia. Potem płyną przez morze, płyną i spotyka ich burza, niesamowite wydarzenie. Następnie, co tam? Następnie. Pan Jezus zabiera 3 uczniów i wychodzi na górę, na wysoką górę, bardzo wysoką górę, więc musieli wziąć namioty, więc to musiało być coś, wyprawa. 3 najmocniejszych, my tak sobie myślę, zabrał na tę górę. I kiedy tam się wydarzyły niesamowite rzeczy, uczniowie byli pod wrażeniem. Kiedy schodzą z tej góry, słuchajcie uważnie, kiedy schodzą z tej góry, nie będziemy tego teraz czytać, zostawię wam to w domu, możecie to przestudiować. Kiedy schodzą z góry, okazuje się, że tłum ludzi czeka na Jezusa. Oczekują Jego i przychodzą chorzy, wszyscy zmęczeni. I uczniowie są gotowi uzdrawiać ich. Uczniowie, ci, którzy pozostali, ja sobie to wyobrażam, dlatego że oni nie porzucili tego, co Pan Jezus powiedział. Oni tam robili swoje rzeczy dalej, kiedy Pan Jezus był na górze. Oni na pewno głosili tym ludziom, bo wiecie, co zrobić z tym tłumem. Ale zdarzyła się taka sytuacja, że pewien człowiek przyszedł do Jezusa, kiedy Pan Jezus przyszedł z tej góry i mówi, Mistrzu, moje dziecko, mój syn, moje dziecko jest związane przez siły demoniczne. I rzuca go, straszne męki przechodzi. I prosiłem już waszych, błagałem nawet, tam jest napisane, błagałem waszych, twoich uczni, żeby go uzdrowili, ale nie mogli. I wiecie, co Pan Jezus mówi wtedy? Ja to może przeczytam, bo to dosłownie najlepiej może zabrzmi. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz, czytam 39 werset. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz zaczyna krzyczeć, a duch rzuca nim z ust toczy mu pianę, rani go i dopiero po długich męczarniach zostawia. Błagałem już twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie. Jezus powiedział, o rodzie bez wiary i spaczony, jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swojego syna. Potem czytamy, gdy go przyprowadzono, Pan Jezus zgromił, zabronił mu po prostu poniewierać tym chłopcem, wypędził demona i uzdrowił chłopca. Tak jest napisane. I znowu byli pod wielkim wrażeniem. Wiecie, i Pan Jezus, zobaczcie, Pan Jezus jako daje niesamowitą lekcję. On jest nauczycielem, doskonałym nauczycielem. I wydaje mi się, że gdyby uczniowie byli tacy trochę zarozumiali, dumni, mogliby się odwrócić, bo tutaj ostre słowa padają. Czy zauważyliście, co Pan Jezus powiedział do nich? Rodzie bez wiary. Jak ja mam długo jeszcze z wami być? Gdyby dzisiaj Pan Jezus tutaj był, na tym miejscu,
I wiecie, coś by poszło nie tak. I on by stanął i powiedział takie słowa do nas. Wyobraźcie sobie, wyobraźmy sobie sytuację teraz. Rodzie bez wiary, jak długo będę z wami jeszcze musiał być, żebyście zrozumieli, żebyście mogli wiarą przyjąć. Niesamowite, mocne słowa, tak? Zgadza się? To jest Pan Jezus. Ale popatrzcie, jak te słowa niesamowicie skutkują, jak one niesamowicie wchłaniają, są wchłaniane przez uczni. Oni rozumieją. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że jak bardzo rani Boga, jak bardzo rani Boga i Pana Jezusa, bo powiedzieliśmy na początku, że Pan Jezus jest obrazem Ojca na ziemi. Jest jakby wcieleniem Boga na ziemi. I jak bardzo rani Boga niewiara. Jak bardzo Go rani to, kiedy my nie wierzymy, kiedy my wątpimy, że się może coś wydarzyć. Kiedy my modlimy się i wątpimy, Boże, no może się stanie, może nie. Już w końcu nie wiem, do końca nie wiem. Jak to Go bardzo rani. Jak On chce, żebyśmy wierzyli Mu do końca. Widzicie ten moment? Ja nie wiem, czy mogę przytoczyć taką historię, ale chcę wam powiedzieć kontrast. Kiedy czytałem któreś Ewangelię, zobaczyłem, bardzo blisko to było, ten sam obraz, kiedy Pan Jezus ganił uczni znowu też za niewiarę. I też, no, nie wiem, czy to było w Łodzi, czy gdziekolwiek indziej, a inne miejsce, czytam dalej, dwa rozdziały dalej i czytam, że przyszła grzesznica do Pana Jezusa. Właściwie to przyprowadzili ją i chcieli ją ukamienować, bo takie było prawo. Taki był przepis. I Pan Jezus wtedy, pamiętacie te słowa, powiedział im, kto was bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamieniem. Znamy tę historię bardzo dobrze. I kiedy ona podniosła głowę i on powiedział, gdzie są twoi oskarżyciele? Nie ma nikogo, wszyscy odeszli. Powiedział to, i ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Przebaczone są twoje grzechy. Słuchajcie, wydaje mi się, że Pan Jezus był bardziej łaskawy w tym momencie do tak wielkiej grzesznicy niż do niewierzącego serca uczni. Widzicie to? Nie chcę powiedzieć, że bardziej pobłażał grzechowi. Absolutnie nie. On przebaczał grzech. On powiedział, nigdy więcej tego nie rób. Jesteś wolna. Amen? Ale bardziej łaskawie skłonił się do niej. On nie krzyczał na nią. Na uczni tak. Powiedział, rodzie bez wiary. Jak długo jeszcze? Popatrzcie, jak bardzo niewiara jest takim aktem, bym powiedział nawet, braku bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to jest wierzyć temu, co Bóg powiedział. Amen? Jeżeli On powiedział słowo, to się musi stać. To musi być tak i amen. Jeżeli moje doświadczenia i całe moje życie zbudowane jest na czymś i wiem, że moje doświadczenie jest takie, że będę po prostu czegoś unikał. Ja wam dam przykład. Ja w moim życiu pewnego razu modliłem się o pewną sprawę. To było konkretnie o uzdrowienie. I ta osoba bliska mi umarła. I wtedy powiedziałem, Boże, to w takim razie chyba nie ma sensu modlić się o uzdrowienie. Miałem doświadczenie zbudowane, miałem słowo, modliłem się, wyznawałem to słowo, mówiłem to słowo. Cały czas, wiecie, byłem przekonany, naprawdę byłem przekonany. A jednak nie poszło tak, jak było według mojej myśli. I pewnego razu, kiedy czytałem Słowo Boże, kiedy czytałem znowu tę Ewangelię, wiecie, to jest uzdrowienie, kiedy czytasz Ewangelię. I czytałem, że Pan Jezus uzdrawiał wszelką chorobę. Każdy, kto do Niego przyszedł, wszyscy, którzy tylko się zbliżyli, dotknęli Go, kogo On dotknął, albo kto nawet wyznał, że jeżeli tylko dotknę się Jego szaty, byli uzdrowieni. I wtedy przypadło mocne pytanie do mojego serca. Jaka jest Twoja wiara? I wiecie, co było? Zobaczyłem, tu jest moje słowo, a tu jest Twoje doświadczenie. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Wiecie, jakbym dostał twarz. Zobaczyłem, ja myślałem, że to moje doświadczenie jest takie szlachetne, że ja będę ostrożny, że ja będę po prostu taki, wiecie, bardziej, tak, Słowo Boże, amen, ale muszę też wiedzieć, co jest. I zobaczyłem, jak naprawdę słabo wierzę w Słowo Boże, w to, co Bóg wypowiedział. Dlatego musimy się często nawracać, ja się muszę często nawracać. Pomaga mi to, kiedy czytam Ewangelię, kiedy widzę Pana Jezusa jako obraz Boga, halleluja, żeby zamieniać te nasze doświadczenia, nasze dobre i złe doświadczenia na Bożą wolę, na Boże Słowo. Amen? Jeżeli Boże Słowo tak mówi, to niech tak mówi. Ale chcemy mówić dalej. Wiecie, kiedy Pan Jezus uzdrowił tego chłopca, kiedy wypędził demony, kiedy uzdrowił tego chłopca, było wiele radości. Uczniowie byli podekscytowani. I słuchajcie,
oni byli naprawdę, widzieli, no wow, niesamowicie, jak fajnie, że Pan Jezus jest z nami. Kiedyby nam coś nie wyszło, to zawsze mamy punkt B, mamy bramkę B. Przyjdziemy do Jezusa, On zawsze, wiecie, ale mieli za sobą trochę taką lekcję, że On ich bardzo mocno za to skarcił, że tego nie zrobili oni. Wyobrażacie sobie to? To jest lekcja dla nich i oni wiedzieli, coś musimy jeszcze zrobić. Fajnie, że jest z nami, bo zawsze możemy dokądś uciec, ale musimy podciągnąć naszą wiarę. Musimy coś zrobić więcej. I wiecie, kiedy uczniowie byli podekscytowani tym i cieszyli się, że jednak nie było takiej porażki, jakiej się spodziewali, że Pan Jezus uratował sytuację, to wiecie, co się wydarzyło w następnych kilku momentach? Popatrzcie tak. Spór o wielkość. Zaczęli się kłócić, kto jest z nich największy. Piotr mówi, no ja z Jakubem, z Janem byliśmy na górze przemienienia, myśmy tam widzieli swoje. My jesteśmy chyba tacy bardziej najwięksi. I ktoś tam mówi, ale to wcale tak nie znaczy, że wyście byli na górze i to najwięksi, my żeśmy najwięcej cudów uczynili. Byście widzieli, ile ludzi uzdrowionych tam w tej Samarii czy gdziekolwiek, że na Pan Jezus nas posłał, to byście byli w szoku. Wiecie, i zaczęli się kłócić między sobą. I Pan Jezus wziął dziecko i postawił między nimi i powiedział, słuchajcie, kto jest najmniejszy, przyjąłby to dziecko w moje imię, staje się największy. Amen. Ale nie chcę do tego wracać, wiecie, że to jest w Ewangelii, możecie to przeczytać, chcę następne wersety. 49, czytajmy 49, następny werset. Wówczas zabrał głos Jan. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodzi wraz z nami za Tobą. Lecz Jezus mu powiedział, nie stawiajcie przeszkód takim ludziom, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Wiecie, ja kiedy to przeczytałem, roześmiałem się na głos. Bo jeszcze chwilę przedtem nie umieli wypędzić demona. Nie dali sobie rady. Ale komuś potrafili zabronić. Czy widzicie to? Jakiś człowiek, no nie chodzi z nami, nie należy do naszego kościoła, nawet chyba nie jest zielonoświątkowcem, ani z chrześcijańskiego kościoła może nawet nie jest. Słuchajcie, jakim prawem on w imieniu Jezusa może coś robić? Zgadza się? Jakim prawem? Jeszcze się mu powodzi na domiar tego. Trzeba to zameldować Jezusowi. Trzeba to mistrzowi zameldować i powiedzieć. Nie? I wiecie, i Jan odezwał się takim głosem, był najmłodszy, ale odezwał się i mówi, Panie Jezu, to nie może być. Przecież On nawet z nami nie chodzi. A robi takie rzeczy. I Pan Jezus mówi, znowu daje im lekcję. Popatrzcie się, jaki kochany, niesamowity jest Jezus Chrystus. Mówi, nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko, jest z nami. Amen? Alleluja. Niesamowita lekcja, następna lekcja. Ale chcielibyśmy czytać dalej. 51 werset. Ja wiem, że dzisiaj tak przemkniemy może przez Ewangelię Łukasza, ale chcę was zachęcić, że to jest niesamowite, jak Pan Jezus może nas wychowywać, jak damy Mu w posłuszeństwie, jak On może zmieniać nasze życie. 51 werset mówi tak. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować, po czym skierował się do innej wsi. Tutaj niesamowita historia. Następne, wiecie. Niedługo potem Pan Jezus posłał znowu przed sobą, żeby przygotowali mu miejsce. Tak czytamy w Słowie Bożym. I kiedy oni poszli do pewnej wioski, która była trochę w opozycji z Jerozolimą, dowiedzieli się, że Pan Jezus zmierza do Jerozolimy, więc nie chcieli go przyjąć i po prostu pogonili uczni. I wtedy uczniowie, Jakub i Jan, przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie Jezu, taka sytuacja nas spotkała. Zwróćcie uwagę na to, co powiedział Pan Jezus wcześniej, kiedy wysyłał ich po dwóch. Gdy was nie przyjmą, co macie zrobić? Zrzućcie proch i odwróćcie się, idźcie.
drugą stronę. Ale popatrzcie co, oni przyszli i powiedzieli: Panie Jezu, czy możemy zrzucić ogień na tę wioskę, żeby ich wszystkich spaliło, zniszczyć? Wyobraźcie sobie dzisiaj sytuację. Trochę inaczej wam to opowiem. Gdyby na przykład dwóch uczniów dzisiaj, o, na przykład, co bym tak powiedzieć, patrzę się tutaj na was, Janek i Janek, o, dwóch starszych zboru, gdyby przyszło do pastora i powiedziało tak: Pastorze, byliśmy na mieście, głosiliśmy Ewangelię, chcieliśmy dobrze, mieliśmy naprawdę dobre zamiary, ale ludzie nas prześladowali, znieważyli i wyrzucili. I mamy taki plan. Zaminujemy, wysadzimy całe miasto. Pastorze, co byś zrobił? Ja myślę, że na pewno by mógł usunąć ze stanowiska i poprosić o odpowiednią pomoc dla swoich uczni. Amen? Byłoby tak? Ja bym tak zrobił. Słuchajcie, ja bym tak zrobił, bo trzeba byłaby potrzebna pomoc. Zastanawiałem się przez chwilę kiedyś, siedziałem, kiedy czytałem to Słowo Boże, zastanawiałem się, czy w ogóle była taka szansa, żeby uczniowie potrafili taki coś zrobić. Popatrzcie się, jak niesamowity jest kontrast, jak determinacja jest w nich. W tym właściwie w drugim kierunku. Kiedy trzeba było wygonić demona z tego chłopaka, to brakło im siły. Jakoś osłabli w tym wszystkim. Ale kiedy, wiecie, coś depnęło im na odcisk, to potrafili wysadzić miasto w powietrze. Jaka determinacja, jaka wielka, wiecie, siła woli. A to taki naprawdę naładowany, jak oni mogli taki. Wiecie, zrobić wszystko, tam trzeba zrobić porządek. Widzicie to? Ja to widzę, jak Pan Jezus bardzo niesamowicie, tutaj podziwiam Go. Słuchajcie, ja gdybym mógł coś, to mogę klęknąć, padnąć na twarz przed Panem Jezusem Chrystusem. On w ogóle jakby się nie boi porażki. Pan Jezus się niczego nie boi w tym wypadku. Słuchajcie, jest niesamowity. On im mówi bardzo konkretnie, ale też łagodnie. Wiecie, że już w takim duchu nie powinniście postępować? Czy nie wiecie o tym, że ja przyszedłem ratować życie, a nie zniszczyć? Popatrzcie się, jak ta lekcja odbiła się mocno na uczniach. Kiedy przyszedł właściwy czas, co pisze ewangelista Jan w listach, listy miłości. Popatrzcie się, co piszą ci właśnie uczniowie, którzy byli tacy, wiecie, zapaleni, niesamowici do tego wysadzenia miasta. A potem, kiedy przyszło właściwy moment, kiedy Duch Święty stąpił, kiedy wzięli te lekcje poważnie do swojego serca, jak wielkie dzieło Bóg zrobił w tych ludziach przez Jezusa Chrystusa. I wiecie, fascynujące jest to, co Chrystus zrobił na krzyżu, ale chcielibyśmy popatrzeć teraz, co On zrobił na ziemi, kiedy zanim poszedł na krzyż. I to jest właśnie lekcja, nauka do ciebie i do mnie. Jak damy poprowadzić się, nauczyć się Jemu chodzić za Nim. Przyjąć Jego myśli, przyjąć myśl Bożą, że już nie tego ducha jesteśmy. Że już powinniśmy zostawić, umrzeć dla siebie, zostawić wszystko i popatrzeć się, że Chrystus przyszedł uratować ludzkość. Przyszedł uratować ludzi. Kiedy, wiecie, jakieś groźne wiadomości są, że tam coś, tam coś, tam coś, tam. Pomyśl przez chwilę, czy tych ludzi nie kocha Bóg. Ci, którzy są tacy groźni. I zacznij modlić się, aby przyszli do poznania prawdy. Amen? Czytaliśmy w niedzielę takie słowo, Janek tutaj przeczytał takie słowo, bardzo mocno mnie dotknęło. Chyba z Tymoteusza to było drugi rozdział. I tam było tak, że on chce, aby wszyscy byli zbawieni. Amen? Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i co? I doszli do poznania prawdy. Amen? Zobaczyłem, jak niesamowita głębia i pełnia jest w tym słowie. Bóg zrobił wszystko, dał Jezusa Chrystusa i On chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i nie tylko byli zbawieni i tak zostało już, wiecie, ale żeby też doszli do poznania prawdy, żeby zaczęli robić kroki jak uczniowie, żeby doszli do doskonałości jak Chrystus. Amen? Do doskonałości, aby podobny być do Chrystusa. Halleluja. Dlatego tutaj jest niesamowita lekcja do uczni. Wiecie, to co zobaczyłem, że no niesamowite, wiecie. Przyszli do Jezusa i mówią, no zrobimy porządek. Ja bym pomyślał tak. Pan Jezus by powinien wziąć się w garść i powiedzieć, okej, widzę, jakie mam ludzi, muszę troszeczkę sfolgować. Troszeczkę za szybko to idzie. Słuchajcie, musimy się trochę nauczyć, musimy troszeczkę zwolnić. Może ja będę robił swoje rzeczy,
a im na razie troszeczkę dam odpocząć. Niech się poprzyglądają, niech się nauczą, niech troszeczkę, wiecie, w ławce posiedzą, niech posłuchają tych kazań i nic więcej niech nie robią, bo jeszcze nam naprawdę mogą coś zrobić na tym mieście niedobrego. Tak? Jeżeli tak też myślicie, to przeskoczmy do 10 rozdziału. Pierwszy werset. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi. Panie, co Ty robisz? Panie Jezu, czy tych 12 nie narobiło Ci dość kłopotu już? Czy oni już nie na dość nie narozrabiali, nie namieszali? Czy by nie wystarczyło może trochę podszkolić ich, wyćwiczyć, żeby było... Patrzcie, Pan Jezus się w ogóle nie boi konsekwencji. On wykonuje wolę Ojca. Bóg Ojciec chciał, żebyś to Ty i ja, żebyśmy wykonywali Jego wolę. I Pan Jezus to naprawdę w niesamowity sposób przeprowadza, uczy, kształci, strofuje, napomina, chociaż mu to bardzo wiele czasami naprawdę, myślę, i też cierpliwości zjadło. Ale bardzo to robi naprawdę systematycznie i z wielką miłością. Amen? Widzicie to w Słowie Bożym? Mało było 12. Słuchajcie, czytajmy dalej. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im przy tym, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyła was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów. Przy nikim się nie zatrzymujcie na powitania, albo hołdy, albo chwały. Czyjkolwiek próg przestąpicie, najpierw mówcie pokój temu domowi, jeśli jego mieszkańcom okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój powróci do was. Pozostawajcie w tym domu, korzystajcie z jedzenia i picia domowników, gdyż robotnik jest godny swojej zapłaty. Nie przenoście się też z jednego domu do drugiego. Jeśli w którymś mieście spotkacie się z życzliwym przyjęciem, jedzcie, co wam postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A jeśli w którymś mieście z was nie przyjmą, wyjdźcie z niego na ulicę i powiedzcie, strząsamy nawet kurz, który w waszym mieście przywarł do naszych stóp. Wiecie jednak, że nadeszło Królestwo Boże. Mówię wam, lżej będzie Sodomie w tym dniu niż temu miastu. I popatrzmy się na to miejsce. Pan Jezus mówi te same słowa, mówi te same polecenia. Ale jakże wielki i niesamowity jest nauczyciel nasz Jezus Chrystus. Jakże cudowny jest nasz Jezus Chrystus. On nie rezygnuje z ciebie, jeżeli nawet masz jakieś myśli. Wiecie, tutaj mogę powiedzieć tak, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale w swoim gronie Bóg, Pan Jezus miał w swoim gronie, gdyby tak dzisiaj powiedzieć, to zabójców. Naprawdę ludzi, którzy chcieli zniszczyć miasto, którzy chcieli wysadzić miasto. A Pan Jezus nie boi się uczyć ich, poprowadzić dalej. I mało tego jeszcze, wzywa 72 ludzi, jakby jeszcze mało tego było, wiecie, i chce robić dokładnie, robi dokładnie to, co Ojciec mu przekazuje. Ani przez chwilę się nie zastanawia i nie mówi, Ojcze, słuchaj, po tym zdarzeniu musimy troszeczkę zwolnić, musimy troszeczkę, ale Bóg Ojciec miał taki plan, aby ludzie szli i głosili Ewangelię. Amen? Chcę wam powiedzieć, że ten plan się nie zmienił. Ten plan jest do dzisiaj aktualny. Bóg chce, abyś to ty i ja, abyśmy byli Jego uczniami. I ja chcę powiedzieć, że dzisiaj może widzisz w sobie albo wydaje ci się, że nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa na to, żeby być tym, kogo Jezus Chrystus posyła. Kogo może posłać, żeby zrobić dokładnie to, co Pan Jezus powiedział. Chcę powiedzieć, że nic błędnego, nic bardziej błędnego. Właśnie jesteś gotowy na to. Skoro uczniowie w takim stanie, a Pan Jezus nie bał się ich wysłać do miast, popatrzcie się, po dwóch szło 12, czyli 6 par. Pan Jezus w tym czasie poszedł gdzieś indziej. Nie biegał za nimi, nie kontrolował, nie patrzył. On zaufał i wiedział, że zrobią dobrze. Niesamowity jest nasz Pan. Widzicie to? Ja kiedy czytam Ewangelię, kiedy przyglądam się, jaki jest Bóg, popatrzcie się, jaki jest Bóg. Czy On patrzy i pilnuje ciebie, dał ci zadanie, dał ci świadectwo do powiedzenia i teraz się patrzy, ciekawe, czy On to dobrze zrobi, czy nie. Daję Mu jeszcze jedną szansę.
Jeżeli teraz się wywiążę, to mu dam następnego osobę, a jeżeli nie, to przez pół roku nie dam mu nikogo na drogę. Słuchajcie, nic błędnego. Bóg nie jest taki. On jest w stanie Tobie zaufać każdego dnia i On to robi. Amen? Bo taki jest Jezus Chrystus i taki jest Bóg Ojciec. I chcę, abyśmy zobaczyli dzisiaj Jezusa Chrystusa. Żebyśmy zobaczyli serce Boga, które dzisiaj mówi do Ciebie: kochany moje dziecko, moja córko, mój synu, zaufałem Tobie i nie boję się dać Ci zadania. Nie boję się, żebyś szedł i niósł moje imię. Czasami przez moje myśli przebiegały taki, bardzo często się mi to jeszcze zdarza, przebiegają takie myśli, czy czasem Bóg się mnie nie wstydzi. Kiedy mówię tak nieporęcznie, wiecie, świadectwo, albo tak, wiecie, w dwóch zdaniach, bo więcej nie ma czasu, albo jakkolwiek inaczej, czy Bóg się mnie nie wstydzi? Możesz sobie śmiało odpowiedzieć na to pytanie. Bóg się ciebie nie wstydzi. On jest z ciebie dumny i nawet gdy coś pójdzie nie tak, nawet gdy się nie odezwiesz w tym momencie tak, jak powinieneś, nawet gdy się coś przytrafiło, On da ci lekcję, kiedy tylko będziesz trwał przy Nim. Słuchajcie, jeden warunek. Oni nie odeszli, nie poszli od Niego, ale byli z Jezusem. Amen? I to było ich ratunek. I dla ciebie, dla mnie tak samo jest ratunek. Bądź przy Nim blisko i bądź w społeczności. Bądź w społeczności braci, sióstr, bądź w społeczności w Kościele Jezusa Chrystusa, bądź w społeczności bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Bo wtedy możesz usłyszeć, co robisz nie tak i możesz poprawić swoje, możesz zmienić swoje życie. Amen? Halleluja. Wiecie, że nie jesteśmy w stanie sami gdzieś tam egzystować. Mój dziadek mówił takie bardzo fajne zdanie. On całe życie był w lesie, wychowany, urodził się w lesie, wychowany w lesie, pracował w lesie i ścinał drzewa. I słuchajcie, on zawsze mi mówił coś takiego i w kościele też to powtarzał. Mówi, nie widziałem dobrego drzewa, które rośnie samo. Las, kiedy jest zwarty, ciągnie do światła i wtedy nie ma tych gałęzi na boki, a drzewo, które rośnie samo, rozpuszcza gałęzi na boki. Z takie drzewo ani nie jest przydatne, ani nie jest szlachetne, a jeszcze innym zawadza. Przeszkadza. Wszystko mu przeszkadza dookoła. Dlatego po to Bóg stworzył Kościół, żeby rósć do Niego, żeby popatrzeć na Niego, żeby światło, ciągnąć tam, gdzie jest światło, patrzeć na Chrystusa i obok Ciebie jest brat, siostra i rość razem. Tak jak tutaj Jezus Chrystus uczył ludzi, idźcie po dwóch. Wiecie, oni się musieli docierać, oni byli razem i On nie rozbijał ich, bo mówi, teraz muszę Jakuba i Jana oddzielić, bo oni są niebezpieczni. Oni chcą mi narobić niebezpiecznej roboty. Amen? Pan Jezus ich razem przygarnął ich do siebie, dał im dobrą lekcję, przytulił do siebie, a potem wziął i mówi, teraz pójdziecie jeszcze raz. Do wszystkich wiosek, do wszystkich miast, do które zamierzam iść, pójdziecie i będziecie głosić i będziecie przygotować mi drogę. Halleluja. I takie jest Boże Słowo. Ono musi być zasiane. Wiecie, to co robimy na mieście często, to jest właśnie sianie. Przychodzimy na miasto, żeby zaśpiewać pieśń. Ja się czasami zastanawiałem, po co się to robi? Żeby się zareklamować, żeby powiedzieć, że Kościół jest w Ustroniu? Nie. To jest po to, żeby zasiać Boże Słowo. Wszędzie Pan Jezus robił coś takiego, że kiedy gdziekolwiek miał okazję, chciał iść do jakiegoś miasta, posyłał do tego miejsca, do tej wioski ludzi, którzy głosili, którzy opowiadali o Jezusie, którzy uzdrawiali. Wiecie skąd na przykład, ja sobie tak myślę, czytam Ewangelię i domyślam się, często sobie myślę i nie jest to karalne. Mogę wam polecić, że możecie często rozmyślać nad Słowem Bożym i zastanawiać się, jak to było w rzeczywistości. Kiedyś się zapytamy i będziemy mieć jasność, ale dzisiaj jeszcze możemy się domyślać. Ja zastanawiam, skąd kobieta na przykład, która cierpiała krwotok, ona wiedziała, że tylko się go dotknie i będzie uzdrowiona. Skąd ona na przykład takie rzeczy wiedziała? Do kościoła nie chodziła, bo jej nie było wolno. Chora była, nie miała nigdzie możliwości wyjść. Wszystkie pieniądze wydała na lekarzy. Przypuszczam, że nie była kobietą, która jest wszędzie. Skąd ona się mogła dowiedzieć? Przypadkiem gdzieś usłyszała od kogoś, zobaczyła, dowiedziała się, że coś takiego jest. Ona musiała usłyszeć. Amen? Wiecie, gdzieś dwie siostry musiały przy kawie siedzieć i rozmawiać, opowiadać. Ona była świadkiem tego, że jest Jezus Chrystus i że tylko wystarczy, że ktoś się go tam dotknął i już był uzdrowiony. On przechodził, gdzieś tam dzieci pobłogosławił, gdzieś pomodlił się, podniósł ich, sparaliżowany stał i zaczął chodzić. Ona się o tym dowiedziała i pomyślała sobie, popatrzcie, co tam jest napisane, powiedziała do siebie, tylko się go dotknę. Ta wiara skądś musiała się wziąć i ja wam śpieszę z pomocą. Słowo Boże, które wpadło, gdzieś tam usłyszała i ono przyniosło owoc. Amen?
To słowo przyniosło owoc. Ona zaczęła nad nim rozmyślać. Ona słuchała, wiedziała, że gdzieś tam znowu ktoś tam rozmawiają, więc znowu podsłuchała. To rosło. Słowo Boże rośnie, ono ma taką moc. Halleluja. Kiedy wpadnie, ono zawsze rośnie. I kiedy ono już dojrzało, ona powiedziała. Halleluja. I to jest wspaniały krok. Kiedy ty wypowiadasz, zaczyna się coś dziać. Dopóki jeszcze myślisz, to ono się rodzi. To ono dopiero kiełkuje. Ale kiedy zaczynasz coś wypowiadać, a to coś to jest Boże Słowo, albo ktoś to jest Boże Słowo, to jest żywe Boże Słowo, to zaczynają się rzeczy dziać. Wtedy przychodzisz do Jezusa i tylko dotykasz się Jego skraju szat i wszystko się zmienia. Amen? Wtedy się rzeczy zaczynają dziać. I tak jest właśnie z Bożym Słowem. Dopóki Go nie będziemy czytać, dopóki nie będziemy bliskości z Bożym Słowem, to nic się nie dzieje w naszym życiu. Nie ma ziarna. Nie ma zasiane. Jest ładnie zaorane, piękne pole, przygotowane. I nawet ptaki nie przylatują, bo tam nic nie ma. Ale kiedy tylko padnie Słowo Boże, kiedy weźmiesz tę księgę, kiedy weźmiesz Słowo Boże, Biblię i zaczniesz czytać Ewangelię, tak jak dzisiaj żeśmy zrobili takie małe studium, kiedy zaczniesz czytać i rozmyślać nad tym, jak to się mogło stać. Kiedy zaczniesz rozmyślać, kiedy On mógł i Jemu to przyniosło owoc, to dlaczego w moim życiu to nie może zacząć działać? I zacznij rozmyślać, czytać Boże Słowo. Chciej je porównywać, chciej je pielęgnować w swoim życiu. Amen? Kiedy ono padnie już, kiedy ono tylko padnie. Wiecie, jakie słyszałem piękne zdanie? Pewien człowiek, który głosi Ewangelię indywidualnie, głosi ją też zbiorowo, bardzo znam tego człowieka, powiedział takie zdanie. On wierzy w tak moc Słowa Bożego, że powiedział takie zdanie. Kiedy ateiście dasz Biblię i powiesz mu, żeby zaprzeczył, przeczytał ją i zaprzeczył, że to nie jest prawda, to za jakiś czas się nawróci. Dlatego, że kontakt, obcowanie, przebywanie z Bożym Słowem obudzi w nim wiarę. W człowieku, którym nic nie wierzy. Bo takim jest Boże Słowo. Amen. Kiedy tylko zaczniesz je czytać, kiedy tylko zasiejesz je w dobre serce, w dobrą glebę, ono nigdy nie wróci puste do Boga. Jezus Chrystus jest najlepszym nauczycielem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili wzrok na Niego. Żebyśmy jak te drzewa, wiecie, jak to mój dziadek mówił, te drzewa, które patrzą się do góry, kiedy one ciągną do światła, to są piękne, naprawdę niesamowite, on to nazywał linki. To są linki, które są prosto do nieba. Drzewa, które są szlachetne. Chciejmy być razem i chciejmy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Amen. Uczniowie tak zrobili. Oni byli razem, pomimo tego, że Pan Jezus często ich surowo napominał. Oni wytrwali przy Nim. Mówili, w pewnym momencie już było tak ciepło, słuchajcie, że wszyscy poszli. Zostało tylko 12. Pamiętacie taki moment? Też to tu jest napisane w Ewangelii. Pan Jezus powiedział, wy też chcecie pójść? I wtedy Piotr powiedział coś bardzo mądrego. Panie, ale dokąd? Ale dokąd? Przecież Ty masz słowa żywota. Te słowa to są życie. Dokąd my pójdziemy? Tu jest życie. Halleluja. Wiecie, czasami boli. Powiem, że czasami, kiedy przyjdzie napomnienie, kiedy przyjdzie korekta, kiedy Pan Jezus powie nawet, rodzie bez wiary, jak długo was będę znosił, to znaczy, że mamy się podnieść, że mamy zbliżyć się do Niego. Amen? Nie oddalać się, nie odchodzić, nie odrzucać, ale przyjść jeszcze bliżej. Przyjść, bo jest uzdrowienie, bo jest następny krok, bo jest następne rozesłanie, następne rozdanie, jak to ktoś mówi. Podoba się mi to słowo. Jest następne rozdanie. Słuchajcie, było 12, a teraz jest 72. Dlatego po korekcie zawsze jest jeszcze większe rozdanie. To mi przyszło teraz w tym momencie. Kiedy przyjdziesz, aby przyjąć Bożą korektę, aby przyjąć przez Jezusa Chrystusa napomnienie, jest jeszcze większe rozdanie, jeszcze więcej. Nigdy nie ma tak, że będziesz ograniczony. Jeszcze więcej jest. Halleluja. I na sam koniec chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden uryweczek tutaj z tego 10 rozdziału. 72, to jest 17 rozdział, 10 werset. 72 posłańców powróciło z radością, donosząc, Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas im powiedział, widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi.
Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. I to jest najlepsza wiadomość. Halleluja. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć nie, żebyśmy powiedzieli tak, no jeżeli się coś dobrego dzieje, to się nie cieszcie. To nie tak. Słowo Boże tutaj nic takiego nie mówi. Mamy się z tego cieszyć, ale słuchajcie, nasze źródło radości ma być w niebie zawsze. Amen. Halleluja. I Pan Jezus o tym mówi. Uczniowie wrócili, przyszli z radością. Wielka radość ich wypełniała, że Panie Jezu, jesteśmy już po korekcie, jesteśmy niesamowicie napełnieni. Ty nas nauczyłeś. Jak Ci dziękujemy, jak to jest niesamowite. Potrafimy robić rzeczy, które Ty nam kazałeś, które nas prosiłeś. To jest fajne, to jest wspaniałe. Demony są uległe. A Pan Jezus powiedział, radujcie się, niech wasze źródło będzie tam. Tak jak te drzewa, patrzcie tam. Tam jest wasze źródło. Bo wiecie, te rzeczy ziemskie przeminą, ale to nigdy nie przeminie. Amen? Halleluja. I na koniec tej historii dzisiaj akurat moje rozważanie trwa dalej. Chcę was zachęcić do czytania Bożego Słowa, Ewangelii. Słuchajcie, czytajmy Boże Słowo. Ewangelia przedstawia nam oblicze Boga. Kiedy czytamy, jaki Jezus Chrystus jest, jak chodził po ziemi, jak nauczał, jak kochał ludzi, jak ich napominał, jak ich strofował, to wiemy, jaki jest Bóg. I zawsze mogę przyjść z radością i mogę powiedzieć, Panie, potrzebuję Twojej korekty. Wiecie, jak ja bardzo potrzebuję Go dzisiaj, jak ja bardzo potrzebuję Jego napomnienia. Może już bym nie wysadzał miasta, już tych rzeczy bym nie robił, chociaż każdym z nas gdzieś taki było, prawda? Zgadza się? Przyznajmy się, jest w nas taki coś, że jeżeli ci nadepnie ktoś na odcisk, to byś, oj, to tam nie za bardzo, nie? Ale kiedy przyjdziemy z tym do Jezusa Chrystusa i kiedy będziemy razem, to On zrobi w nas doskonałe dzieło, że zobaczysz tych samych ludzi oczyma Boga, Jego oczyma, amen? Jako tych, których chce zbawić i doprowadzić do poznania prawdy. Halleluja. Ale to On zrobi, niech to On zrobi. Chciałbym was zachęcić do tego i myślę, że najbardziej, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to pokochaj Jezusa, bądź blisko Niego, wpatruj się w Niego, weź od Niego wszelką naukę, jeżeli by była nawet ciężka, jeżeli by była nawet trudna, chciej przyjąć. Uczniowie musieli trochę znieść, nam też nie przyjdzie łatwo, ale chciejmy wziąć wszelką korektę, wszelką naukę, gdyż Słowo Boże jest zdolne osądzić zamiary naszego serca. Amen. I przede wszystkim, abyśmy siali Boże Słowo, abyśmy je zasiali. Bo bez siania nie ma owocu, nie ma plonu. Amen. Siejmy je. Jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nie spodziewaj się zbyt wielu owoców. Ale jeżeli siejesz Boże Słowo do swojego serca i do wokół siebie, do wszystkich wokół siebie, to przyjdzie czas, że będziemy mogli zebrać. Że będzie zebrane. Halleluja. Chciałbym się z tym z wami podzielić. Dzisiaj was zabrałem trochę takiej do mojej społeczności, kiedy rozważam Boże Słowo, kiedy rozmyślam nad Nim. I chcę powiedzieć jedno. Chrystus, Jezus Chrystus jest najlepszym nauczycielem. Jest kimś niesamowitym, jeżeli poddamy się, aby On nas prowadził. Amen. Nie zasnęliście? Halleluja. Niech Bóg obficie błogosławi wszystkich, którzy czytają, którzy otwierają, którzy swoje serca otwierają na Boże Słowo. Niech Pan obficie błogosławi. Duchu Święty, proszę Ciebie, żebyś Słowo, które jest czytane, które jest rozważane w każdym sercu, żebyś Ty wypełnił je, namaścił, ono przyniesie plon. Nie muszę się modlić o to, aby przyniosło, ja wiem, że ono przyniesie, aby tylko było zasiane, aby było czytane, aby było rozważane, abyśmy mogli poznawać serce Ojca i doznać Twojego uzdrowienia i przyjść do poznania prawdy. Halleluja. O to się modlę i dziękuję Ci za to. Amen.